jest jeden malutki problem w formie ekspresowej. Natomiast no, ja się zajmuję herbatami już 8 lat. Widzę coraz większe, że tak powiem, zainteresowanie herbatami liściastymi i coraz większą wiedzę samych klientów, samych tych ludzi, którzy piją herbatę, konsumentów. Także to jest bardzo fajne, jak się spotykam z osobą, którą nie znam i ona mi na przykład zadaje, a ma pan na przykład Darjeelinga z pierwszego zbioru z prowincji Puttabom. Ja wtedy jestem szczena, opada mi, prawda? Bo ta osoba na przykład lepiej się na herbacie zna niż ja. Bo herbat jest naprawdę bardzo dużo i ja się uczę cały czas herbaty. I zapraszam Państwa też do uczenia się herbat, do uczenia się ziół, no i oczywiście zdobywania wiedzy, żeby pomóc swojemu zdrowiu. Wspomóc swoje zdrowie poprzez zioła i poprzez herbatę. Pierwsza podstawowa rzecz, jak rozpoczniemy taką za chwileczkę degustację żeńszenia, czyli wszechleku albo tak zwanego ginsengu, to chciałbym, żeby Państwo z tego dzisiejszego wykładu jakby sobie zapamiętali takie ustalenie definicyjne dotyczące ziół. Ja może przeczytam. Zioła, rośliny zielarskie to wszystkie rośliny, które zawierają substancje wpływające na metabolizm człowieka i dostarczające surowców zielarskich. Do ziół należą gatunki roślin leczniczych, przyprawowych, nawet niektóre trujące. Cóż to oznacza? Że zioła w swojej postaci przeróżnej, bo i korzenie, i listeczki, i łodygi, no, wpływają na metabolizm człowieka. I właśnie człowiek zaobserwował poprzez, często z biedy to wynikało, drodzy Państwo, bo teraz mamy dużo rzeczy dostępnych, ale kiedyś ludzie nie mieli tak wszystkiego, że tak powiem, że poszli do sklepu i było, tylko po prostu chodzili po lasach, chodzili po łąkach w różnych rejonach i no, nie chcieli pić samej wody, tak? Więc no, zaczynali dodawać jakieś tam listeczki, prawda? I się okazywało, że na przykład dodał ten listek, to na przykład serce mu zaczynało bardziej pracować, albo dodał ten listek, to na przykład oczyścił organizm, prawda? Czyli jakaś biegunka na przykład, prawda? Także poprzez te obserwacje, poprzez samą obserwację człowieka nastąpił rozwój wiedzy o herbacie. Oczywiście tak gdzieś od XV wieku zaczęto myśl taką już naukową nad ziołami, bo zaczęto rozpoznawać różne substancje lecznicze w ziołach. Natomiast grupa ziół obejmuje jednoroczne i dwuletnie rośliny, drzewa, krzewy, warzywa i byliny. Może ktoś z Państwa tutaj ma jakieś zioła gdzieś tam, nie wiem, w doniczce zasadzone na balkonie na przykład, albo na parapecie, albo gdzieś tam na działce i podlewa, żeby nie uschły. I bardzo dobrze. Mięta na przykład jest bardzo popularnym ziołem w Polsce. I no właśnie często jak się pyta taką osobę, że tak powiem, która się nie interesuje za bardzo ziołami, na co mięta jest, no to mięta jest na jakieś niestrawności żołądkowe, tak? Natomiast mięta ma dużo różnych innych substancji i olejków eterycznych, które wpływają nie tylko na ból brzucha, ale na przykład rozkurczająco działają, troszkę rozluźniająco, też antyseptycznie, antybakteryjnie, także jest to wiele zastosowań takiej mięty. Natomiast warto jedną rzecz jeszcze wspomnieć, tak dla porządku, że zioła ze względu na sposób użytkowania dzielimy na rośliny lecznicze, przyprawowe i olejkodajne. No i olejkodajne to może Państwo używają perfum, na przykład dezodorantów, jakichś sprayów, no to przecież te właśnie rośliny olejkodajne są używane do produkcji właśnie różnych perfum. Także warto też i to wiedzieć. Jeśli chodzi o sposoby przygotowania, to takie uporządkowane tutaj informacje są. Mianowicie surowiec zielarski można stosować w postaci. I to się stosuje oczywiście w lecznictwie. Mianowicie okładów, proszków, nalewek. Myślę, że niektóre osoby by się bardzo zainteresowały, bo nalewki są smaczne i oczywiście są na alkoholu, także można jeszcze działanie alkoholu wypróbować, no ale dzisiaj nie będzie degustacji nalewek. No i oczywiście maście, kąpiele i herbaty, proszę Państwa. I tutaj się zatrzymajmy, bo właśnie te herbaty najbardziej nas interesują, czyli łacińska nazwa species. I jeśli chodzi o sposoby przyrządzania herbat z ziół, czyli takich wywarów, naparów, to jest kilka tych sposobów. Ja dzisiaj, przygotowując tutaj dla Państwa tę degustację, stosowałem ten podstawowy tutaj pokazany na prezentacji napar.
czyli po prostu zalewałem wrzątkiem albo ostudzonym wrzątkiem. To za chwileczkę opowiem, jaka temperatura wody. Natomiast jeszcze jest odwar. Nie wiem, może ktoś z Państwa na przykład robi czasami odwary jakichś ziół. Kto z Państwa tutaj na sali, na ulicy robi odwary? Zgotowanie robi ktoś odwary, jakichś afrodyzjaków? Nikt nie robi odwarów żadnych? I jeszcze maceraty. Maceraty są świetną rzeczą w okresie lata, ponieważ są chłodne. Można szybciutko spożyć taki maceracik. No i ochłodzić organizm. Jeszcze dodatkowo różne właściwości tych ziół do organizmu dodać. Macerat można robić na przykład na bazie yerba mate. Dobra. Tutaj Gosia mi podpowiada, że żeby przeprowadzić degustację. Także teraz będziemy prowadzić degustację.